Słuchajcie, pan Marek Rosa z Gniewkówca zadedykował nam wiersz. Ja potem odpiszę, bo to zgubiłam. I teraz sprawdzałam sobie Facebooka. I mu napiszę, że trafił w punkt, bo taki właśnie na dzisiaj. Witajcie góry, kochane góry. O, witaj droga Marzeko. I oto znów jestem z wami, a byłem tak daleko. Dzielili mnie od was ludzie, wrzaskliwy rozgwar miasta i owa śmieszna cierpliwość, co z wyrzeczenia wyrasta. Powiat Inorodzławski uchwalił 2020 rok rokiem Jana Kasprowicza, ale my już wcześniej planowaliśmy ten wyjazd, że on tak i tak by się odbył w jakiejkolwiek innej formule, ale jesteśmy szczęśliwi, że wspólnie z powiatem naszym inorodzławskim i nasz klub turystyki rowerowej Kujawiak możemy w ten sposób uczcić ten rok 160. rocznicy urodzin Jana Kasprowicza. Urodził się u nas w Inorodzławiu w Szymborzu i z tego miejsca wystartowaliśmy i chcieliśmy dotrzeć właśnie w miejsce jego spoczynku, także jesteśmy bardzo szczęśliwi, a przy okazji piękna dla nas wycieczka przez praktycznie 3/4 Polski, wiele pięknych miejsc odwiedzonych. Przygoda. Czekaliśmy na ten etap właśnie górski jak najbardziej, bo one nam rekompensowały widoki piękne. U nas tego nie ma, a tu właśnie to jest, także super sprawa. Jak to było z tą poezją? Czy codziennie rano czytaliście wiersz Kasprowicza? Tak, tutaj nasza koleżanka Lidka jest nauczycielem i Lidka przejęła jakby odpowiedzialność za to, żeby codziennie nam dostarczać w postaci przeczytania jednego utworu Jana Kasprowicza. Bardzo mi się podoba taka forma uczczenia urodzin Jana Kasprowicza, ponieważ wymaga od człowieka wysiłku. Wysiłku. Skromne zasoby pieniężne, ale wysiłek. No, są to ludzie, którzy przyjechali tutaj ponad 600 km. Tak jakby dwa Giewonty postawił jeden na drugim. Inowrocław leży, zdaje się, na wysokości 170 metrów nad poziomem morza, a tutaj mamy w tym momencie 780, zdaje się, metrów. Więc strasznie mi się podoba. Gdyby tak wszyscy chcieli uczcić pewne rocznice, bylibyśmy zdrowsi wszyscy.